Witajcie drodzy widzowie, Arkot265 się kłania. Teraz FIFA 18, bo dzisiaj kupiłem. U mnie w mieście była premiera FIFA 18, więc dzisiaj ją kupiłem. Nagrywam w dniu premiery i teraz będą mecze nagrywane właśnie z tej gry nowej, bo to są nowe stroje, nowe te zaktualizowane stroje i składy, więc tu będę nagrywał. FIFA 17 będę grał tylko wyłącznie rekreacyjnie. Bez was po prostu, bez widzów. A tu po prostu będę nagrywał dla was mecze i będę wrzucał, żebyście widzieli. Mecze Ligi Mistrzów i to w FIFA 18. Więc. Borda, ustawienia gry, jeśli się zgadza, wysłuchanie tego ustawienia na 20-30. Właśnie nie da na 45 chyba, no i za mną zobaczę. Nie, bo już jest ponad 21-30, druga, druga, no i 12, nie tak, tak. Gdzieś tam, więc 20-30. I gramy! Mówią Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Za chwilę rozpocznie się mecz. Mecz, na który tutaj wszyscy czekają. Podekscytowani, zniecierpliwieni. Za chwilę gwizdek sędziego. I Manchester City rozpoczyna grę. Manchester City przesuwa piłkę do przodu. Aj. No, to wiem. No było. Teraz będzie. Teraz. Aguero! Weź to. Zobaczmy jeszcze raz, co się stało. Za odpędnie mijającego i bez większych trudności Szafra. To był naprawdę piękny dribbling. Pokazał, na co go stać. Zdawiamy grę. Manchester City prowadzi. To może trochę zmienić taktykę obu zespołów. Dobre przejęcie podania w środku pola. Znakomicie! Skutecznie przerwali tę akcję. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Przepraszam. Muszę ustawić. Poczekajcie. Muszę ustawić kamerę w miarę prosto. Okej, okay, jest. No nie. Teraz skrzywo znowu. Ustawiłem, dobra. To już. Łatwe wybranie. Bliskiej próbuje odebrać. Ma trochę miejsca na strzał. Manchester City zdobywa bramkę. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Spójrz na to od innego kąta. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Walker. Thank you.
pozycji może uleczyć. Tak, mamy bramkę, ale akcja. No dobra, to są emocje, proszę państwa. To były 2 minuty, bo już... Zobaczmy gol pod poprzeczkę i... 17. Zobacz. Tak, tracimy bramkę. Tak, 17. Bramkarz tego nie mógł sięgnąć, ale się odbił. Wielkie brawa na strzelca. Ale to nic. Nadal nie może być spokojny. Jest 2 do 1. Onego, zaraz im odłożymy. Gol za gol. Sergio Agüero. No, dribbling imponujący, ale co z tego? Zabrakło decyzji, ale cała akcja mogła się podobać. Dam ją drugi raz strzelić, to jest... Dobrze, teraz przejęli obrońcy. Donbas Arena to największy i najbardziej luksusowy stadion na Ukrainie. Może pomieścić ponad 50 tysięcy... Jest! Świetnie! Brawa dla bramkarza! Fernandinho! Ech, niestety! Piłka poleciała tuż nad poprzeczką! Spokojnie. I podaje głową do kolegi z drużyny. No, ucieka obrońcy. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelania bramki. Na szczęście był upomnienie. Żeby nie siadło. Spodziewaliśmy się podania, tymczasem sam uderza na bramkę. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Gabriel Jesus. Jest zawodnik na czystej pozycji. Gabriel Jesus. Świetnie interweniuje. Ale pomysł bramkarskich umiejętności. Fantastycznie. Przechwycili przeciwnicy. Dario Serna. Dobry przechwyt. Uniemożliwienie ataku rywalowi. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Gabriel Jesus. Ciekawe, co nam dzisiaj pokaże ten zawodnik. On zawsze jest gotów wspomagać kolegów. Czy to na swojej połowie, czy na rywalu? Guero. Oddaje strzał. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Fernandinho. Nie ma innej możliwości. Będzie gol. Prawie. Fernandinho. Dobra okazja do oddania strzału. Jak on tego nie wykorzysta? A byłby już remis. Sergio Agüero. Dobra, odebranie piłki bez fału. Dwa do jednego po pierwszych 45 minutach. Oby to nie zmienia.
Zapraszamy no, Państwa do obejrzenia drugiej odsłony dzisiejszego spotkania na Donbas Arenie. Nie dopuszczę do niego. Poszedł na całość, ale bez powodzeń. Ten gracz ma na swoim koncie świetną żółtą kartkę. Słuszna decyzja trenera i zmienia go. Nie ryzykuje. Piękna interwencja. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Zobaczmy to w powtórce. Znakomity strzał, ale bramkarz był czujny. No teraz możemy prześledzić, jak znakomicie zachował się bramkarz przy tym rzucie wolnym. Znakomita interwencja. Ładnie wyjaśnia sytuację Kompany. Przeciwnicy przejmują piłkę. Gabriel Jesus. Wybiega na pozycję. Gabriel Jesus. Tak, gol, piłka wpada do bramki. Fantastycznie. Ale wracamy do... W którym wszystko jest już przesądzone. Wracamy do meczu. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Tracą piłkę. Ależ walka o piłkę. Udane podanie. Może sypnął, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Manchester City. Sędzia przerywa akcję i popatrzy. Dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. No to to świetnie, brawa dla bramkarza. Szansa dla Manchesteru City, rzut rożnego.
No ciekawe, co powie teraz sędzia. Aha, kolejna rzecz. Kolejna zmiana. Przeciwnic przejęli. Sergio Agüero. Przeciwnicy Kompany. Gabriel Jesus. Interesująco zapowiada się ta akcja. Gabriel Jesus! Nieprawdy, to był słupek! Piłka wraca do gry! Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. No, a jednak wraca do gry. To dobrze, obawiałem się, że ta kontuzja wykluczy go z gry w dzisiejszym meczu. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Dario Serna. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Aj, teraz strata. Może spróbować szczęścia. Gol Agüero, gol! Fantastyczne wykończenie akcji przez argentyńskiego napastnika. Oczywiście to jest mecz na 6 grudnia Ligi Mistrzów, nie? Tylko że już z nowej gierki, nie z starej gierki, kiedy się domyślać, tylko z nowej gierki w 2016, jak już powiedziałem, nie? Tu już będę nagrywał na Ligę Mistrzów, to jest 6, to będzie dwa mecze, po prostu nagrałem z FIFA 17, bo jeszcze nie miałem. Może dzisiaj była premiera, to kupiłem i stwierdziłem, że wam już będę nagrywał z tej gry, nie z tamtej, tamta będzie tylko... Dobre, ofensywne wyjście. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Rekreacyjnie. Sytuacja dojrzała do tego, że tak będzie zmiana. To tyle w kwestii wytłumaczenia. Wolne czy spół, wolne czy spół. Gündogan. Złe podanie i strata w środku pola. Łatwo mija pilnującego go obrońcę. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. O, pochadnik. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Ma trochę miejsca na strzał. Świetnie interweniuje. Może jeden hat-trick wpadnie. Całował piłkarz Manchesteru City. Jak? Nie wiem, to wpadnie. No. Gabriel Jesus. Nie było za karne, to oni mogą zaatakować. Karnym. Gabriel Jesus. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Jest zawodnik na czystej pozycji. Uderza! Sergio Agüero strzela trzecią bramkę w dzisiejszym meczu. To już hat-trick. To jest jego dzień, to jest wielki moment. To jego trzeci gol w tym spotkaniu. No i chyba zostanie mi zawodnikiem w meczu. Spójrzmy na to z innego kąta. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego środowiska. No, co to jest?
Fatalne podanie, no i strata. Jest serio. Bądź. Gabriel Jesus. Sędzia postanowił... wstrzymać grę. No, nie ma innego wyjścia. Kontuzja wymusza zmiany. Nie ma już na boisku kontuzjowanego gracza. Zaraz mecz zostanie wznowiony rzutem sędziowskim. Koniec spotkania. Już po meczu i muszę powiedzieć, że nie zachwycił mnie. Głównie dlatego, że był tak jednostronny. Pewnie się z tobą zgadzam, ale też nie sposób nie podziwiać postawy zwycięzców, którzy cały czas naciskali i nie odpuścili przeciwnikom nawet na chwilę. No, to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnych meczach, ale już z tej gry. Do usłyszenia. Arko 265. Cześć, kłaniam się.